Magda, jesteśmy teraz w miejscu uwielbianym przez kobiety, można powiedzieć, kuchnia. No ty się tutaj odnajdujesz i co fajnego jest u was w kuchni, oprócz tego, że macie przepyszne owoce? Zazdroszczę. Znaczy głównie u nas w kuchni, no to przede wszystkim są owoce, przyprawy, kuby, jakieś tutaj witaminy. No mamy oczywiście naszą machinę, Thermomix, sokowirówka, Kuba codziennie wyciska soki, codziennie, więc tutaj jest jego azyl, to jest jego, tak powiem, area. Tutaj mam troszeczkę swoich ziółek świeżych, których używam czasem do gotowania. No i tak naprawdę postawiliśmy w tym mieszkaniu na minimalizm. Nie mamy tutaj za wiele rzeczy na powyciąganych, większość jest w szafkach. Z racji tego, że no, ja jestem taka dobra organizatorka i chciałam, żeby to mieszkanie już było mniej rzeczy, żebyśmy po prostu mieli wszystko tak zorganizowane, nie wszystko takie porozwalane. No więc tak to wygląda. Ale trzeba przyznać, że macie także wszędzie bardzo dużo rzeczy dla waszego synka. I nawet tutaj, daleko nie idąc, jest od razu kołyska, łóżeczko, bo już trochę zapomniałam, co jest co. Łóżeczko, to jest łóżeczko, które, że tak powiem, samobuja. Wiadomo, że nic nie zastąpi mamusi i tatusia rączek, no ale jak są takie gadżety, dlaczego tego nie wykorzystać, dlaczego tego nie mieć? Tutaj sobie siedzimy i jemy nasze obiady. Fajnie, że mamy taki stół duży. Będziemy mogli tutaj dołączyć krzesełko dla Oliwierka, który będzie nam mógł towarzyszyć, lub jeden z tych bujaczków będziemy mieli dziusia obok. No ale tak jak mówię, teraz korzystamy z tych takich chwil, naszych chwil przez jeszcze kilka miesięcy, żebyśmy mogli korzystać, kiedy jesteśmy jeszcze sami we dwoje. No bo wiadomo, jak już pojawi się maluch, to myślę, że nie będziemy mieli często czasu, żeby usiąść we dwoje i tak w spokoju sobie zjeść ten obiad, więc to taka nasza jadalnia, mini jadalnia. Okej, okay, a tutaj rozumiem jest kącik do pracy, do podpisywania zdjęć i nie tylko. Tutaj Kuba ma swój azyl. Tutaj dostaje non-stop jakieś, zresztą widzicie, tutaj są albo koszulki wysyła, albo autografy, na których się podpisuje. Wiele osób do niego pisze i prosi o autografy, więc to też jest takie słodkie, bo sobie siada. Nawet tutaj ma stare zdjęcie jeszcze, jak był w Legii. No i Kuba daje autografy, potem wysyłamy, ludzie przysyłają jego zdjęcia, to jest takie naprawdę bardzo słodkie, takie mega miłe. Zainteresował mnie bardzo ten obraz, który właściwie przedstawia, no właśnie, chyba ty musisz mi powiedzieć, co przedstawia ten obraz. Ten obraz, ja tak tej, powiem wam szczerze, to jest takie zaskakujące, ale tak nigdy się nie zagłębiałam w historię tego obrazu. Ten obraz dostałam od Kuby przyjaciela na urodziny moje w zeszłym roku. No i tak naprawdę on z nami podróżuje od ostatniego mieszkania, aż do tego mieszkania. No i teraz powiem ci, że dałaś mi taką zagwózdkę, że muszę przypomnieć sobie, bo pamiętałam, ale chyba ciąża jednak jest takim stanem, gdzie czasem zapominam. Pamiętałam, że to jakiś bardzo znany artysta wykonywał i to jest jakby kopia tego wykonana na płótnie, więc to fajna pamiątka. Oglądamy telewizję albo czytamy jakieś książki, których mamy zresztą bardzo dużo, lub jakieś tutaj mamy kącik z gazetami. No i sobie tak, że tak powiem, chillujemy. Kuba to najbardziej lubi właśnie po całym dniu treningu usiąść na kanapie, położyć się i odpoczywać. No nie ma co się dziwić, treningi są czasem bardzo wyczerpujące, nawet nie czasem, tylko prawie zawsze. No i tutaj Daisy oczywiście mu towarzyszy jak zawsze. Ważną częścią jest telewizor, który zajmuje, no tak można powiedzieć, prawie że połowę ściany. No tak, tak. Kuba lubi oglądać mecze, więc musiał być telewizor, musiał być na podwyższeniu, żeby miał wygodnie, pięknie wszystko, więc no tak, Kuba jest taki, no ja to tak nie lubię telewizję oglądać, ale Kuba chyba bardziej. Ja to, jak sami widzicie, siedzę przy wyłączonym telewizorze, a jak Kuba wchodzi, to zawsze włącza pilot, czy włącza telewizor. No i musi być ta telewizja włączona, czy mecz, czy coś innego. A tutaj na stoliku macie taki właśnie kącik swoich wspomnień? Tak, ja jak tutaj się wprowadziliśmy, chciałam, żeby tak na widocznym miejscu były takie ważne momenty z naszego życia, takie ujęte, żebym, jak będę patrzyła na ten stolik, gdzieś tutaj cały czas się, no, siedzimy, coś robimy, więc żebym mogła widzieć takie wspomnienia nasze. Też jest bardzo dużo zieleni w waszym mieszkaniu, już nie mówię tylko o kwiatach, ale nawet właśnie sama kanapa, czy tamten stołeczek, to jest jakiś taki odcień, który coś symbolizuje, czy tak po prostu wam pasował do wnętrza?
tutaj jakby no, kanapa już była, jakieś dodatki staraliśmy się dobierać tak, aby to wszystko było zgrane i ładnie wyglądało. Staraliśmy się właśnie to wszystko naszykować i super, że ta przeprowadzka też nastąpiła w miarę szybciej. Mam jeszcze kilka miesięcy do porodu, więc ja też miałam czas, żeby to wszystko tutaj udoskonalić, żeby to wszystko wyglądało ładnie. Kuba jest taką osobą, która bardzo lubi czytać. On mnie tym zaraził. Nie będę tutaj, że tak powiem, ściemniać, że od zawsze czytałam książki, bo to nie też na tym polega, żeby teraz imponować ludziom i mówić, że o Jezu, kocham książki, czytam. Nie. To Kuba mnie tym zaraził i dzięki niemu zaczęłam te książki też czytać. Miał ich mnóstwo. Dokupiliśmy trochę książek takich psychologicznych, ponieważ takie ja i Kuba chyba najbardziej lubimy. Również kilka książek o przyszłych rodzicach dla przyszłych mam, więc fajnie to jest mieć taką tutaj biblioteczkę z książkami o różnej tematyce. Tutaj po prawej stronie pokój, jak zakładam, Oliwiera. Tak. Tutaj będzie pokój Oliwiera, docelowo. Tu jest kołyska ogólnie Oliwiera, która jest przykryta i ona docelowo będzie w naszym pokoju, bo tam będzie Oliwier z nami. No a później pewnie będzie tutaj miał swoje łóżeczko, ma komodę piękną, wszystko jest naszykowane, no i może tutaj docelowo będzie, no ale ja nie wiem, czego tak szybko puszczę od nas z łóżka. Szybka teleportacja z pokoju Oliwiera do pokoju rodziców i Daisy, bo widzę też posłanie. Tak. Tutaj ma też swoje miejsce Daisy. Ja zrobiłam taki mały błąd, bo jak się tutaj przeprowadziliśmy, to jej spanie było w pokoju gościnnym. No i tak naprawdę chyba do nas właśnie idzie. Ona towarzyska. No i ja jakby nie wiedziałam, że powinnam to spanie położyć w to samo miejsce, w którym było w tamtym mieszkaniu. No i ona była bardzo smutna przez pierwsze dni, bo jej spanie było tam, ale ona i tak spała z nami tutaj. No więc już jest tutaj spanie, śpi tak z nami w łóżku, potem zeskakuje, no i tutaj ma swoje miejsce. Tutaj jest moja szafa, trzy szafy, jedna, druga, jedną Kuba musiał przenieść stamtąd, żeby sobie kupić nową, bo niestety ja się trochę nie pomieściłam. Sprzedałam bardzo dużo ubrań ze względu na ciążę, musiałam się ich pozbyć, no bo nie miałam już miejsca. No i dzięki temu mamy trzy szafy, wszystko w jednym miejscu, wszystko poukładane. No i jestem zadowolona, usatysfakcjonowana z tego. No i tu my bardzo chcemy zajrzeć tutaj. Dobra, okej, porządek. Wow! Tak to wygląda. Tutaj mam akurat dresy i głównie rzeczy, które noszę latem. No i tak troszeczkę starałam się to wszystko poukładać, żeby mieć dobrze zorganizowane, bo już tak myślę o tym lipcu, że jak już przyjdzie mały na świat, to nie będę miała czasu na takie porządki, więc staram się teraz trzymać porządek, że później, żeby nie skupiać się na takich pierdołach. Okej. Zresztą to mieszkanie jest bardzo, moim zdaniem, fajnie wykonane, wykończone, wszystko wygląda tak klasą i to my tutaj sobie troszeczkę żeśmy udoskonalili pewne rzeczy, żebyśmy czuli się tutaj jak w domu. A tu jest zdjęcie Kuby, kiedy to był dzień, kiedy ja się dowiedziałam, że jestem w ciąży w ogóle. Taka pamiątka, naprawdę fajne jest to zdjęcie i bardzo je lubię. Tutaj w sumie jest jedna para moich butów i tutaj są raz, dwa, trzy pary moich butów, ale te buty to już są Kuby, Pumy oczywiście. I tam tak naprawdę szafa to jest pełna butów Kuby. Łazienka tak wygląda, że tak powiem, jest mała, ale wszystko jest, moim zdaniem się wszystko mieści idealnie. Mamy sporo miejsca, no i myślę, że tutaj więcej miejsca nam nie potrzeba. Magda, nie masz wanny w łazience? Prysznic jest jak najbardziej dla mnie okej. Łazienka jest naprawdę wykonana w taki klasyczny sposób, wszystko jest jasno i nawet jak włączymy drugie światło, więc ja się czuję w niej dobrze i nie muszę mieć wanny. Mam miejsce, gdzie się mogę pomalować, gdzie trzymam swoje kosmetyki, no i co mi więcej potrzeba. Chyba macie też sporej wielkości balkon. Tak, balkon jest dość spory. Mamy widok typowo na budynki, tutaj kawałek ulicy i Płocka, a tutaj już typowo takie osiedlowe bloki. A kto jest na tym obrazie? Czy to jesteś ty? Tak, to jestem ja. To jeszcze z czasów Top Model. Jak byłam w Top Model, to jedna z osób napisała do mnie, czy mogłabym mnie namalować. No i namalowała mnie. I ten obraz ma już 6 lat, no i tak ze mną podróżuje. No więc no, taka wielka pamiątka po Top Model, bo to jest pierwsze zdjęcie po metamorfozie, więc no, wyjątkowy jest.